Serce Twe, Jezu, miłością goreje, serce Twe w ogniu miłości topnieje. Kiedyż, o kiedyż, słodki mój Panie, poznamy serca Twego kochanie. Kiedyż Twa miłość rozpali nas. W 1980
1067 roku na Wawelu Jan Paweł II powiedział: bądź pozdrowiony Krzyżu Chrystusa. Gdy na górze w Galilei Pan mówi do apostołów: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Wówczas nasza myśl i serce zwraca się ku Krzyżowi. To w Krzyżu jest Ci dana, o Chryste, wszelka władza, jakiej nikt inny nie ma. Przeciwna jest ta władza nad sercem człowieka. Skąd się bierze ta władza? Poprzez te agonie, wyniszczenie, doświadczenie skrajnej słabości. Powiedział, że Bóg ma władzę nad sercem każdego człowieka. I Bóg nie chce mieć żadnej innej władzy nad żadnym z nas, jak tylko nad naszymi sercami. Ten ma władzę nade mną, kto ma władzę nad moim sercem. Mnie można i każdego z nas można do czegoś zmusić, ale to nie jest żadna władza nad nami. To jest jakaś uzurpacja i każdy to tak przeżywa. I Bóg pragnie mieć władzę tylko nad naszymi sercami. W niebie nie ma niewolników.